Siema, dojechaliśmy do Adriana. Siema Adrian. Siemano. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, dojechaliśmy do Adriana. Siema Adrian. Siemano. Siema. Wlepy ci damy jak na początek. Dzięki. Sprzęta jakiegoś masz? Na razie nie. A będziesz miał? No, będę miał od nowego roku, bo zbieram. A na co zbierasz? Wiesz? Na jakiegoś KTM-a. KTM-a? Ale co, 8.5 byś tak, chciał? Tak, 8.5. Od razu idziesz w KTM-a 8.5? Tak. To no super. Bardzo bym chciał, najbardziej tak. Czekaj, już ci wlepy wyciągam. O, patrz, dzwonią już po mnie. Trzymaj. Dzięki bardzo. Bo my takiego tripa dzisiaj robimy. Dzisiaj odwiedziliśmy, znaczy w tej chwili odwiedziliśmy Adriana w Tucznie. Pozdrów tam chłopaków wszystkich. Pozdrawiam moje wszystkie mordy, które jeżdżą na krosie. Michała, Huberta. A, to masz już kumpli, co jeżdżą? Tak jest. A. To super. I właśnie zbieram na krosie, żeby z nimi jeździć. A, no to super. No. A ciuchy już masz, czy jeszcze nie? Zbieram. Zbierasz. Chcesz je przymierzyć do fajerki, to połóż sobie plecak. Do tego? No, no to jest mój. Jak? Dobrze. Dobrze? Palcami tylko sięgam. O, to byś nie mógł jeździć chyba. No. A ile masz lat, powiedz? 12. 12. No to nie, to byś nie mógł. Nie. To byś nie mógł. Super maszyna. No. No nie, takim bym na razie nie mógł. Bym musiał podrosnąć trochę. No. Pierw sobie kup 85. No, wiesz co, tak. To już wyzwanie będziesz miał, ta 85, wiesz? Ale już jeździłem kiedyś u kolegi na 65 i dobrze wyszło. Ale to jest 65, a wiesz co to jest 85? No, to jest, to rwie wszystko. Tak? O Jezu, to jest jak dobra seta. O kurczę. No, no to jest, to naprawdę, to jest, to ma naprawdę dużo mocy. To jest ponad 40 koni. Niektóre mają do 40, niektóre nawet ponad. To na pierwsze moto? No to jest na pierwsze moto, mi się wydaje, dla ciebie to jest za mocne. To jakie bym mógł sobie wybrać? A jakie motocykle mają koledzy? KTM-a i dwa małe Suzuki. Aha, a małe 65 czy? 85. 85. A ile lat mają? Jeden ma 13, drugi ma tyle co ja, 12. I drugi aha, też 12. Aha. No nie wiem, wiesz, trochę ciężko by ci było. Ja nie. Bym na początek ci polecił MRF-om jakąś, wiesz, pojeździć. MRF-om. No, a potem sobie za rok kupić wtedy 85, nie? Tak. Z rok pojeździć MRF-om. Czyli taką MRF 65, coś w tym stylu. A MRF-a jest 140. 140. I ona będzie naprawdę na ciebie bardzo dobra. O. Nauczysz się, wiesz. A na wzrost ma 60 też? No spokojnie, no. O. To dobrze będzie. A ile takie coś około bym musiał zaoszczędzić pieniędzy? No, za dobrą, około 5 tysięcy używaną. 5, no, używaną. W dobrym stanie. Fajnie, bo mam akurat zaoszczędzone 3. No widzisz, to tylko 2 tysiące, to patrz. Z pół roku poczekam, to już sobie kupię. Dorobisz, no. Także no polecam ci to, tym bardziej, że za dobrą 85 byś musiał dać więcej, z 7-8. No. A wiesz, tu jeszcze musisz kas kupić, ciuchy. No. No. Czyli tak jest 6-7? Musiał mieć na to no, wszystko. No, no. Na kask? No kask, no około 300, nie kupuj tam chińskiego. Full face. Co? Full face'a? Nie wiem. Taki kask jak na cross. No, crossa, no, no na crossa. Krasówka. Buty pamiętaj, żeby kupić. Wiem. Buzer. Coś na kolana, klatę. Ochraniacze. No, no to buzer to już klatę ci chroni. No. I... Smacznego. Smacznego. No i widzisz, i tak to udało się wbić do Adriana. No. My zaraz się zwijamy, lecimy, zostawiamy Adriana z wlepami. Odbiorę tylko i ci powiem następny miejscowość, dobra? Potem nam zrobisz? Czekaj.
To będzie na fotę, na miniaturkę, może tu prześcigaczu. Tu po drugiej, no. Siedzi? Czekaj, teraz jeszcze. Dodaj martera. Wlecisz? Tak. Czekaj, ja sobie tu przytrzymam. Przytrzymasz mi tu? O, dobra. O, cię panie, ale może wyszło. Może być. Elegancko. Dzięki bardzo. No, to ja dzięki, że wbiłeś, że cię poznałem. Enduro. Dzięki. Tak. No, enduro na zawsze. Musi być. Musi być. To my lecimy dalej. Ci... Poczekaj, to zaraz powiem, jaka miejscowość. Poczekaj. Nie, tu jest Tuczno. A my lecimy... Przeźmierowo. Nie, nie znam. Przeźmierowo. Ścigacze. A w przyszłości będziesz chciał mieć ścigacza? No. O, kurde. To chyba każdemu się podoba, nie? No. Czekaj, odbiorę. To my się już żegnamy. Trzymaj się. Nara. No, teraz prosto od Adriana jedziemy do Kuźmierowic, czy coś takiego, do chłopaków spod Poznania. No to co, tymczasem? Lecimy spokojnie lasami, czyli nie Eską. Tutaj droga akurat jest równa, fajna. Pozdrawiam wszystkich ze Swarzędza.